Siemanko, z tej strony Czekolad, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was jak zwykle razem z Genali! Ze mną! I witamy was ze strusiem w garażu? Co się stało? Słuchaj, no bo nie mamy samochodu, teraz na strusie będziemy jeździć. Aha, będziemy, poczekaj, czy da się na niego wejść? Nie, bo nic nie da się. Ej! No ale dobra, ej, chwila. Mamy bardzo ważną rzecz do zrobienia dzisiaj. Mm-hmm. Słuchajcie, musimy wypełnić naszą obietnicę, którą złożyliśmy panu wampirowi, panu Alucardowi, ponieważ, w sumie to taka obietnica troszeczkę przymuszona, bo musimy to zrobić, bo inaczej on by nas zabił. I w sumie wydaje mi się, że to jest tak naprawdę, wiesz. Ja wolę zakleić tą dziurę i żyć, nie wiem jak ty. No ale słuchajcie, przenieśliśmy nasz domek. Ale tutaj jest wielka dziura, którą trzeba zakleić i myślę, że dzisiaj się tym właśnie zajmiemy. Może akurat dodamy sobie do domku jakiś dodatkowy pokój albo coś takiego. Czekaj, mamy jeszcze jedno zadanie. I co? To ja pokażę widzom, ale teraz muszę zostawić łapkę w górę. O, no dobra, słuchajcie, łapka w górę. Mam nadzieję, że zostawiona, mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo dużo łapek w górę pod tym filmem. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, no to słuchajcie, teraz jest idealny moment, żeby nacisnąć czerwony guziczek i żeby stał się szary. Dokładnie. A ty teraz możesz pokazać, bo myślę, że wszyscy zrobili to, co trzeba. Tak, to chodź kamero widzowa. Okej, dobra, jestem kamerą, proszę bardzo. Słuchajcie, jako że w ostatnim odcinku stała się rzecz straszna, ponieważ zobaczcie, tu jest biszkop 1. A gdzieś... O, tu jest biszkop 2. I tu jest biszkop 2. I co ja mam z nimi zrobić? Czy ja mam ich oczarować, żeby był znowu biszkop tak jakby 0? Czy mamy zostawić dwóch biszkoptów, żeby dwa biszkopty żyły na naszym tym? No właśnie, ale pokaż, co tu się dzieje, bo tutaj mamy pewnego zwierza z powrotem, który znowu widzę, że bardzo lubi siedzieć tyłkiem w kącie, tym razem głową w kącie. Ale, bo w tamtym odcinku nie mogliśmy go znaleźć, bo słuchajcie, Uszaty po prostu wziął swoje walizki i powiedział, tutaj się złe rzeczy dzieją, ja biegnę. Słuchajcie, myśleliśmy, że że Uszaty zamienił się w biszkopta i mamy przez to dwóch biszkoptów, ale po prostu biszkopty nam się sklonowały, a Uszaty postanowił, że sobie ucieknie i znaleźliśmy Uszatego... Na połowie mapy. O tutaj sobie Uszaty chodził, w tym miejscu. Więc on, słuchajcie, wziął swoje walizki i takie, ja uciekam stąd, tutaj nie ma co się patrzeć. Dokładnie. No to słuchaj, w takim razie myślę, że jak już wszystko jest wytłumaczone, możemy się zająć... Co ten tu jest to, jak robi taki przypadkowy? Musimy się zająć naprawianiem tutaj tego wszystkiego, bo z tego, co tutaj widzę, to tutaj w ogóle... Poczekaj, czy tu gdzieś było wejście? Tu było wejście, tu się szło się tędy... Słuchaj, coś z tym cmentarzem trzeba zrobić. I szło się tędy i zobacz, i tu jest wejście do tego cmentarza. Okej. W tym miejscu, tutaj. Okej, dobra. To zostało trochę przesunięte, więc ja myślę, że tu trzeba po prostu ścianę zakleić. Tu była ściana z netherraka, więc zaklejmy to i po prostu zostawmy ich, kto sobie tutaj jest. Nie będziemy w takim razie ruszać w ogóle tego grobowca, bo to jest grobowiec wampirów, ja z nim nie chcę mieć nic wspólnego. I w ogóle zobacz, jaka ciekawostka, ten grobowiec wcale nie był idealnie pod naszym domem, tylko on był tak jakby pod ulicą. No więc... wiesz co, ten wampir w ogóle był dziwny, ja nie za bardzo go polubiłam. Oj dobra, cicho, bo jesteśmy obok jego domu, jeszcze usłyszy, dobra. Wśród śpi teraz. No w sumie... Ale może jest kimś nietoperzem niewidzialnym i podsłuchuję. Ja nie ufam wampirom. Ja im wampirom nie ufam. Ja myślę, że przede wszystkim z tego wszystkiego to trzeba mu ten powiększyć duży pokój, bo on mówił, to był jego jakby... To ja zrobię podłogę. Okej, to był taki główny argument, dlaczego on by nas nie zabijał. To dlatego, żeby miał większy pokój dzienny. Też dziwny koleś, powiem więc, wam szczerze. Więc dobra, więc skoro postanowił, że nas jednak nie zabije, skoro w sumie tak jakby zadecydował, że przeżyjemy, że nie będzie pił naszej krwi, no to w takim razie to super, bardzo mi się to podoba. Wiesz, no ja się martwię o te biszkopty, bo powiem ci, cały biszkop jest cały czas zły, a ten drugi biszkop jest naszym biszkoptem. To jest jak dosłownie dwa bliźniaki. Hej, a jakbyś zmieniła płeć jednego biszkopta na biszkoptinę, i one by wtedy były chłopakiem... A to nie jest kazirodztwo? Nie! To jest jego siostra prawie! Nie, to byłby samiec i samiczka i wtedy moglibyśmy mieć małe kotki. I one by się wtedy lubiały, bo się po prostu koty nie lubią, bo to są dwa samce. Nie wiem, ale jeden po prostu z nich jest cały czas wkurzony i ja wiem, że to nie jest nasz biszkop, bo nasz biszkop może troszeczkę jest diwą, ale w sumie to bardziej Uszaty. Pytanie, czy zostawiamy przejście do naszego domu, czy je likwidujemy? No co ty!
Przecież ja nie chcę mieć z tym typem nic wspólnego. No dobra, poczekaj. To ja mu zrobię o coś takiego, powiększę mu ten pokój. Czekaj, stój. O, dotąd zrobimy, zobacz. Czy on nie ma za dużego tego pokoju? O, mu zrobimy takie jeszcze tutaj, o. Żeby mógł sobie coś zrobić. No słuchaj, z wampirami się nie dyskutuje. Jeśli wampir wymaga, to ja wampirowi daję, więc... niech on ma duży domek, niech ma największy w ogóle jaki się da. Mi to kompletnie nie przeszkadza. O. Ja to powiem ci, że ja to bym w ogóle nasz powiększyła. Ale wiesz, że możemy? Teraz mamy większą jakby działkę, znaczy no, no tak, i do końca większą. Zrobić. To jest przecież, trochę, wiesz, to jest jako, trochę że... nielegalne, to co my tutaj zrobimy, bo tak jakby zapłaciliśmy tylko za tą działkę. Ale w sumie to sprzedawca działek w ogóle był kłamcą i nie powiedział nam o tym, że pod spodem jest... Dokładnie. Pod spodem jest coś takiego jak te dziwne grobowce, więc znaczy, ja myślę, że... on coś tam wspominał, ale... Znaczy, no tak, ale on to wspominał po cichu, żebyśmy nie słyszeli, więc to jest wszystko jego wina. To jest dokładnie, wszystko, też tak uważam. Wszystko jego wina. O. Poczekaj, ja teraz zrobię to. Ale słuchaj, teraz jak już się... Znaczy, o. Ja już mam pierścionek na palcu, to... To co? No to trzeba powiększyć domek. Myśli... No, czy ty coś sugerujesz? Po co byśmy mieli powiększać domek? Ja dla mnie wystarczająco jest miejsca w domku. Ja nie mam żadnego problemu z tym, że nie mam miejsca w domku. Ja mam bardzo wystarczająco dużo miejsca na dwie osoby. Co coś sugerujesz? Przecież musimy zrobić pokój dla dwóch piszkoptów. No tak. No dobra, to masz rację. Zgadzam się. Poczekaj, już się bałem, że coś jakieś... dobra, nieważne, moi drodzy, domek pana wampira jest odrobinkę gotowy. Myślę, że ty byś się mogła tutaj zająć troszeczkę, teraz zrobić warstwę dirta i warstwę trawy na górze. Okej. A ja się zastanawiam, co tu zrobić pod spodem. Pod spodem trzeba będzie ładnie pozaklejać tutaj to wszystko. Widzę, że tutaj była... Ej, tu była twoja cela! To słuchaj, to miejsce, tak w ogóle czekolad, ja ci w ogóle nie powiedziałam, ale ja się czuję coraz gorzej. W sensie, coraz gorzej z jakiego powodu, że... No bo ja byłam chora przecież, cały czas jestem chora. Aha, no tak, ale to... No? To nie wyzdrowiałaś przez ten czas? Przecież byłaś 3 dni w tej jaskini. Aha, ty byłaś 3 dni w jaskini, no dobra. Wiesz co, dzięki! Dobra, sorry, ja po prostu, ja musiałem to sobie zwizualizować, bo to było, wiesz, to nie było takie łatwe do zrozumienia wszystkiego. Dobra, czyli po prostu teraz się pochorowałaś, bo byłaś w zimnej jaskini, tak? Czy po ja prostu... się pochorowałam wcześniej, czy ty w ogóle niczego nie pamiętasz? No tak, przepraszam. Ja byłam chora wcześniej już. No słuchaj, ja byłem strasznie przerażony tym, że ciebie nie było i ja się bardzo martwiłem i miałem prawo się martwić, więc proszę mi tutaj o nie wypominać tego, że nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Przecież byliśmy na basenie. Aha. I na basenie przecież się nie do końca wysuszyłam i dlatego. No tak. No. Co? Mamy strusia w dziurze. Co zrobić ze strusiem w strusiu? Musisz wziąć tajemną książkę z instrukcjami, co zrobić ze strusiem w dziurze. Okej. Powodzenia! Ja się nie znam troszkę. Ale... Ej, chwila! Co? Zróbmy mu może przejście... O, idealnie! Zróbmy naszemu panowi wampirowi przejście do tych jego krypt, żeby on miał połączenie, a nie my. A żeby sobie oglądał telewizję ze swoimi przodkami. No, ze swoimi, tak, ze swoimi przodkami w trumnach. To jest dobry pomysł. No i wiesz co, on wygląda na gościa, który lubiłby takie rzeczy. Tylko muszę się dobrze wkopać. Poczekaj, tu jest wejście. Muszę zrobić takie wejście do jaskini idealne. O. Tak w ogóle wyszło się zrobiło ciemno. Ja proponuję iść spać, bo ja nie chcę go spotkać. Wiesz co, ja tutaj na razie jestem pod ziemią. Daj mi tylko skończyć to, co tutaj robię. Muszę mu zrobić takie zejście. Czekaj, ja już skończyłam. Okej, poczekaj. Ja mu zrobię tutaj tylko schody na szybko i pyk. Słuchaj, pyk. Ja chyba... Czy mogę zrobić strusiowi schody? No chyba tak, ale nie wiem, czy struś jest wystarczająco mądrym zwierzęciem, żeby poradził sobie z... On
on włożył głowę w kamień i udaje, że się nic nie dzieje, że to, on tego tutaj nie ma. nic tu się nie dzieje, nic, nie, kompletnie, nie ma mnie, jeśli ja was nie widzę, to wy nie widzicie mnie. Dobra, pyk, dobra. Jakie teraz zadanie dla mnie? Tu jest naprawione, wiesz co? Trzeba będzie tutaj powoli to wszystko zaklejać. Nie wiem, jak my to zrobimy. A czy możemy zrobić dla strusia te schody? Dla strusia schody? Słuchaj, bo on kompletnie, on tutaj żyje w tym kamieniu, to nie jest no, dla ale on dobry. Tu będzie, to jest chyba jego przeznaczenie, on już się stąd nie wyniesie, bo raczej... Czoklet! To nie znaczy, jak tu jest grobowiec, tutaj ma być jeszcze, kurczę, strusia. Szkielet. Myślę, że to może dokładnie oznaczać właśnie. Nie, ja go uratuję. Dobra, ale wiesz co? Widzisz? Patrz, widziałeś? Patrz, czoklet, co? Ja myślę. Widziałeś? Przepraszam, ja myślę, że będziesz musiała użyć swojej magii, żeby wypełnić to wszystko kamieniem, bo tutaj, to, żeby to wszystko robić ręcznie, to troszeczkę chyba za dużo czasu zajmie. Poczekaj, bo ja na razie robię... O? Zobacz, jaki strusz jest mądry. Mówiłam ci, że on wejdzie na schody. Niekoniecznie. Zobaczysz. Strusiu, teraz tam. Kładź się nie w tą stronę! Wiesz co, ja mam bardzo dobry pomysł, jak to naprawić. Czoklet! Już nie ma problemu, strusia. Możemy się zająć dalej budowaniem. Czy wy widzieliście, co on właśnie zrobił? Czy ty zrobiłeś niewinnego strusia? Nie, rozmawiam z tobą. Słuchaj, co? Musisz zakleić to wszystko kamieniem. Jesteś w stanie? Jak przesunęłaś domek, myślę, że dasz radę też to zrobić kamieniem. Co ty na to? Ale to jest duża energia, muszę się zastanowić. No dobra. No i widzę, że poradziłaś sobie super. Ale to jeszcze bardziej robi mnie chorą. O, no to wiesz co, to jak chcesz, to możesz teraz póki co siedzieć i się patrzeć. Ja nie chcę, żebyś tutaj ciężko pracowała, jest słońce, więc możesz sobie siąść. A ja tutaj będę pracował, okej? Okay? Ale ja już pomogłam. A, no okej, okay. Ale wiesz co, ja myślę, że trzeba tu zrobić? Przede wszystkim, jeśli chodzi o nasz domek, ja bym przesunął garaż troszeczkę w bok. Tak, żeby garaż nie był zaraz przy domku, tylko żeby był delikatnie odsunięty, na przykład. Okej. Okay. O tu, odtąd, dotąd, żeby był garaż, co ty na to? Może być, a możemy zrobić własny ogród? A co ty tam, no, chyba tak, a... Czemu to tak się... Coś się stało? Tak nagle zrobiłaś takie... Czy to bo po właśnie prostu... sobie stwierdziłam, że możemy zrobić nasz własny ogród. Ale bo nie mamy... Denerwujesz mnie normalnie. Ja się tutaj boję, że coś się stało, że nie wiem, że się zwierzakom coś stało, a ty tutaj, że... Ale czy uważasz, że ogród nie jest super pomysłem? No jest fajnym pomysłem. Musieliśmy rozwalić moją huśtawkę, żeby tutaj to zrobić, a będziemy mieli huśtawkę. Czoklet, będziemy mieli huśtawkę, będziemy mieli fontannę, będziemy mieli całe kwiaty, zróbmy no, tak. Okej, zgadzam się. Zróbmy super ogród. Dobra. Mamy basen i barbecue. Dobra, ale ja się nie znam na ogrodach, więc ty musiałabyś robić wszystko sama. Bo... W ogóle, czoklet, chodź! Co? Gdzie jesteś? Chodź tutaj. Co? Poczekaj, tutaj gdzie? Przy basenie. Chwila, już idę. Gdzie przy basenie? Przy basenie, tutaj. Tutaj? Gdzie przy basenie? Gdzie jesteś przy basenie? No jestem... A przy naszym basenie? Tak, zobacz. Aha. Patrz. Patrz, jak się schował, jak przyszedłeś! Ale nie, one się lubią, zobacz. Widziałaś? Jeden miał wesołą buźkę. O, w takim razie nie możemy nic z nimi zrobić. A jak one się lubią? A jeśli się przestaną lubić? No to będzie gorzej. No to trzeba uważać, bo jak się przestaną lubić, to będzie bardzo, bardzo, bardzo źle. W ogóle, ty rób garaż, a ja zrobię jednemu biszkoptowi... Zrobiłem już garaż, tylko teraz musimy zrobić jakieś przejście pomiędzy tym garażem a resztą, bo zobacz, tutaj zrobimy sobie teraz wjazd, tak jak w poprzednim. Bo ja muszę dać drugiemu biszkoptowi łóżeczko, bo on nie ma. Aha, no, to jest dobry pomysł. Jaki jest kolor łóżeczka? Nie taki sam? Nie, jakiś inny. Poczekaj, musimy ich odróżniać. One się muszą różnić. Poczekaj, bo tamto łóżeczko też wylądowało w tym, poza domem, jak widziałeś pewnie. Mhm.
Także je też trzeba rozwalić. Ono było fioletowe, także zrobię drugie fioletowe. I jeszcze jakiś inny kolor. Może zielony? No okej. Okay. Poczekaj, to znowu nie położę. Hop. Dobra. I tu mamy teraz takie fajne zejście. Schodkami do góry. I tu jest wejście do naszego garażu. Przy czym tu trzeba zrobić jakąś ścianę. Tylko z czego by tutaj zrobić? Ten płotek przede wszystkim trzeba przesunąć o jeden dalej. O tak. O. Tu będzie można zrobić ogród. Ja jej dam rybki. Proszę bardzo, tu zrobię... Wiem, co tu zrobię. Chwilę, nasz domek wygląda w ten sposób. Co się stanie, jak się zrobi dwa płotki na sobie? Czy one wtedy wyglądają ładnie? Pyk. One chyba nie wyglądają... Wyglądają brzydko! Dobra. Ale ja bym tutaj zrobił jakąś taką ścianę z bluszczem. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Poczekaj. A gdzie jest nic na mój ogród? Za garażem. Tam możesz sobie ten płotek rozwalić i tam będzie można zrobić. Biszkopt! Pyk. Co się dzieje? Poczekaj, tu jest biszkopt. O nie, ucieka. Łap go! Czy ja mam go muszę... teraz na tym? Czy masz go? Tak, masz go na twarzy. Poczekaj, bo... O! Ja tutaj muszę zrobić bardzo ważną rzecz. Poczekaj. O, tu? W jaki sposób biszkopt wyszedł? Ciach. Czokolade, przez chwilę byłam tak przestraszona, że mamy trzeciego biszkopta. To nie jest śmieszne, to jest przerażające. Naprawdę! Ale nie, to jest akurat śmieszne, bo jakby był kolejny jeszcze jeden biszkopt, to już po prostu by była... Musieli otworzyć nowe schronisko dla zwierząt, naprawdę. Jeden, dwa... Dobra, nie, to dobrze, to był cały czas ten sam biszkopt, bo po prostu otworzyłam... O, zobacz. Balkonowe. Poczekaj, już idę. Tu mamy takie coś. Ale ładnie to wygląda. I tu będzie wyjście na... Na ogród. I poczekaj, ja ten ogród muszę ładnie tutaj jeszcze opłotkować, ogrodzić. No, to jest to słowo, którego szukałem. Opłotkować. Opłotkowanie działki. Proszę bardzo, tu masz miejsce na calusieńki ogród. O, tu można sobie wszystko poogarniać. A tutaj, wiesz co myślę, że można by zrobić? Ulicę. Zobacz, bo tu jest teraz takie miejsce idealne, żeby zrobić ulicę z chodnikiem. Okej. Okay. Ale to... Czoklet to na... Co? Wiesz co, jak na kolejnym odcinku nie będę musiała pójść do lekarza, bo jestem chora, to będę robić ogród. Okej, dobra. To jesteśmy umówieni. O, patrz, o tu będzie sobie leciała ulica, ale na razie jej nie buduję. Tak więc jak widzowie, jak macie jakieś pomysły na ogród, co można by było w ogrodzie zrobić oprócz fontanny, huśtawki, dużo kwiatów, alejki w ogóle z tulipanami, to musisz napisać. Chyba podałaś wszystko, co się da zrobić. Chociaż nie, można jeszcze jakieś warzywa posadzić, czy coś. O mój Boże, zupełnie jakieś nie. Takie parkowe rzeczy. Ale dobra, na razie, słuchajcie, tu będzie ulica. Tu jest nasz garaż. W ogóle on jest taki strasznie, strasznie ciemny. Trzeba go ładnie oświetlić. Tutaj i tutaj. Ale ja ci nic nie chcę mówić, ale ani nie mamy samochodu, ani naszego włożonego strusia. No, to jest problem, muszę ci powiedzieć. To akurat jest problem. Ale tym się chyba zajmiemy w następnym odcinku, bo trzeba będzie ten samochód w końcu jakoś odzyskać. Nie wiem, gdzie on jest. Czy my go gdzieś zostawiliśmy na trasie? Nie przypominam sobie. Wiesz co, tak mogło być, ale ja też nie pamiętam. Ale zobacz, o to chciałem zrobić tutaj. To nam będzie rosło i będzie taka... taki z bluszczu, taka ściana. I tu chcę zrobić to samo, poczekaj. Tutaj. Pyk. Dobra, i tu nam tak ładnie zarośnie. Tu można jakieś kwiatki, zobacz, posadzić. Taki zrobić malutki ten, coś. Z miętą, koniecznie. O. Dobra, no i jeśli chodzi o dom, tak sobie myślałem, zobacz, jak pójdziemy na górę, to jest taki mój pomysł, niech widzowie teraz wszyscy dobrze słuchają, będziecie musieli w komentarzu podać, czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł, ale mam taki pomysł, że zobacz, tutaj jak się będzie wychodziło, gdzie? O, tutaj? Tu jest idealne miejsce na drzwi,
Aha, i na tu... balkon kolejny? Tylko wtedy trzeba by było zadaszyć cały... No ten kolejny pokój. No właśnie, tu by można było i drugi pokój zrobić. Zobacz, tu by się zrobiło podłogę. O. Mhm. I o tutaj nad tym wszystkim można by zrobić kolejny pokój, tylko wtedy twój ogród byłby trochę zadaszony. Niektórzy lubią zadaszenie. Myślisz, że to by przeszkadzało? Zobaczymy jak nasz ogród będzie wyglądać. To poczekaj, zrobię tak dla testów. O, tu by była podłoga. O, w ten sposób. Tutaj tak samo. I w takim razie trzeba by było bluszcz posadzić o w tym miejscu. Pyk, 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 pyk. I tu zrobić filar. Ciach. Ej, to by wyglądało całkiem spoko, muszę ci powiedzieć. Mm-hmm. Nawet mi się to podoba. I zobacz, i tutaj jest wciąż miejsce na niezadaszony ogród. O. Tylko coś tu się trochę poprzestawiało. Poczekaj, tu muszę to przestawić. To muszę zlikwidować. O. Myślisz, że tu się zmieści jeszcze jakiś fajny ogród, kawałek? Mm-hmm. Mm-hmm. Można by tutaj zrobić. Rzeczywiście. I zobacz, jeszcze... i teraz na górze spójrz na to. Tutaj. Można zrobić ścianę dotąd. Nawet dotąd tu jeszcze można nad garażem pobudować dodatkowy pokój. I jeszcze obiecałeś Biszkoptowi, że mu zrobisz... Znaczy, Biszkoptowi 2, że mu zrobisz drzewo, żeby sobie mógł chodzić na potrzebie. Ale przecież tam było drzewo. O, tutaj zrobiliśmy drzewo dla Biszkopta. Gdzie? Ojejku, to nam się drzewo w ogóle jakoś dziwnie... No zobacz, właśnie mówiłam ci. Poczekaj, trzeba je naprawić. To drzewo musi wyglądać jak takie porządne drzewo. O. O. Już wygląda jak porządne drzewo. No a to drzewo jest w porządku, na tym drzewie sobie Biszkopt chodzi. Zobacz, dobra. Wszystko jest chyba gotowe, czy mi się wydaje. Chodź tutaj, chodź do mnie, chodź patrz. Mm-hmm. Tylko cicho. Oba śpią. O. Ja chyba nie mogę już odczarować, żeby to był jeden Biszkopt. No dobra, to w takim razie chyba zostawiamy dwa Biszkopty. No ale dobra, słuchaj, w takim razie myślę, że zrobiliśmy ci wszystko, co mogliśmy zrobić. Przesunęliśmy swój garaż, naprawiliśmy wszystkie budynki, więc moi drodzy, skoro to jest koniec odcinka, w takim razie bardzo, ale to bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, przypominam, możecie strzelić łapkę w górę pod tym właśnie filmem, no i napiszcie koniecznie w komentarzach te wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy na filmie, bo wybierzemy jakieś fajne pomysły i na pewno je zrealizujemy. No właśnie. Tak, o, więc. I zrealizujemy też. Właśnie. W takim razie, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym i cześć! Cześć!